Cześć wszystkim, z tej strony Emssy, ja oto przed wami nowa seria z gry Crysis, wersji remasterowanej. Zapytałem was na Discordzie, chcieliście wersję remasterowaną, także jest wersja remasterowana. Powiem wam szczerze, nie będę miał zbytnio porównania, ponieważ nie grałem nigdy w pierwszego Crysisa, więc nie grałem żadnego Crysisa, więc to będzie ciekawe doświadczenie, doświadczy go wersji remasterowanej. Panie i panowie, Can it run Crysis? Czyli czy ten komputer mój uciągnie Crysisa? To jest ogólnie mem, który się wywiódł z tego, że Crysis kiedyś, jak wyszedł, to była najbardziej wymagająca gra na rynku, jak wyszła. To był 2007 rok, jak Crysis 1 wyszedł i właśnie stąd się narodził mem Can it run Crysis? Czy na tym Crysis pójdzie? Więc zobaczymy, czy na tym Crysis pójdzie. I ogólnie Crysis na początku to było więcej niż tylko tech demo. To była dobra strzelanka, dostała tę grę nagrodę, w 2007 roku za najlepszą strzelankę tego roku i za grę roku też dostała nagrodę od PC Gamer, jak pamiętam. Także zobaczymy, co takiego fajnego w Crysisie jest, zobaczymy w tej serii. I aktualnie coś wam jeszcze pokażę, ponieważ jesteśmy teraz na tym menu, jak widzicie, wszystko jest po polsku, to jest fajne. Mamy nacisnąć Enter, ja chwilę sobie zgaszę kamerkę, to już tak ciemno jest. I tu włączę nagrywanie mam, proszę bardzo, ponieważ mi na klawiaturze Enter się świeci. Czyli ogólnie klawiatura cała nam się będzie w grze świecić, więc to jest fajne. Skończyłem sobie nagrywać, już wam włączam światło z powrotem. Dzień dobry. No i co? Pierwszy odcinek oczywiście będzie taki zapoznawczy z tą grą. Zobaczymy, o, zapaliła mi się właśnie podkładka i myszka też, także ta klawiatura mi się świeci teraz z powrotem. I mam białą podkładkę, białą myszkę, także super. Zobaczę sobie ustawienia w ogóle grafika, opcje gry, co tu w ogóle mamy. Krew jak najbardziej. Klasyczny typ, no do kombinezonu nie mam pojęcia jaki był klasyczny, więc tym bardziej podpisy. Jak będą włączone. Poziom tu dość normalny, chyba zachowamy. Zastosuj oczywiście. Tak, chcę zastosować. W ogóle fajne byli, takie mi się przypomina trochę oryginalny Metal Gear Solid. Wygląda fajnie, mogę się oczywiście mylić tutaj w moim porównaniu, ale ja tak to widzę wszystko. Obraz Gary wywaliła na zaawansowane, na niskie. Więc zobaczymy jak to będzie chodziło na niskich, może potem wrócimy sobie na średnie. To odpalimy średnie już teraz. Wiecie co? Can it run Crysis? I think it can. Więc weźmy sobie wszystko na średnie, chociaż na średnie. Tylko to oczywiście nie jest najwyższej klasy, rozmycie wszystko wyłączymy. Tak, chcę napisać te ustawienia. Obraz mamy oczywiście wszystko. SMA. Ej, na razie będzie ten anti-aliasing, zobaczymy jak to będzie wszystko tutaj chodzić. Fajnie, że możemy kontrast i jasność sobie zmienić, to jest fajne. No i co? Będziemy grać oczywiście na myszce i klawiaturze, jak już zresztą zdążyliście zauważyć. No i wybierzamy nową grę, panie i panowie, na poziomie normalnym. Była obsługiwana przez kierowcę, uproszczona lornetka, wrogowie mówią po angielsku. Wrogowie mówią po koreańsku, aha, o! Aha, czyli zmieniałem język na delcie, to jest interesujące. Czyli nie możemy ich zrozumieć. Aha. Fajne, proszę, to się w ogóle różni jakkolwiek. Oprócz tu dość, ale piszę dokładnie to samo. Okej, weźmy sobie po prostu typ normalny, zacznijmy. Już prowadzenia wystarczy. Zobaczymy z czym ma się Crysis. Dlaczego Crysis to było takie wielkie wydarzenie? Dlaczego Crysis jest tak duży jak jest? I zobaczymy go w odświeżonej wersji. I to będzie interesujące. Wy wybraliście remaster, ja osobiście chciałem zagrać w oryginał. Grałem w remaster, tak chcieliście. Wiem, to dziwne, że gram w remaster nie grając w oryginał. No ale cóż, taka jest wasza wola. Zobaczymy. Ja sam jestem zainteresowany z Crysisem, ponieważ no tak jak mówię, nigdy Crysisa na oczy nie widziałem. Widziałem tylko oczywiście memy. Znam Crysisa, wiem czym był Crysis właśnie w 2007 roku, jak on wyszedł. Wiem czym jest. Tydzień później. Może filipińskie, 14 sierpnia 2020. Jaka taka data była oryginalnie? Pewnie tak. Wow. A się świeci wszystko fajnie. Okay, listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the element of surprise, so let's use it. The North Koreans can't know we're here. They won't even know what hit them. Can it, psycho? Pay attention. This is a covert operation. Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. Not yet. Well, Prophet, do we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago when the Korean military locked down the island. 2 days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Raptor team, we're beginning approach. Stand by for green. All right, gear up, masks on. Czyli nie robimy dymu, jeżeli to nie będzie potrzebne. Okej, got it. Chyba lecimy. No i już jesteśmy w grze, panie i panowie. Yo, na siednik śmiga. Wody spadnę. Wow, 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 wow. My suit's gone. My damn suit is gone. I've got no main, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. Your suit should absorb the impact. Ale czemu w ogóle dostałem? I czemu ja? Czemu ja? Jestem gotową postacią, ale... Ale Steve. I'm okay. I'm alive. My HUD scrambled. What the hell was that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Did anyone hit the LZ? Can do. Guys are all over the place. Check in. Psycho here. Down and on the move. Just us down. Proceed to LZ. Aztec, I have negative visual feed from your unit. Report. Aztec, hello. Komu się C kłóca? Muszę pozmieniać te kontrolki. Profit, I've made it to the beach. You hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. Video feed is breaking up. I'm gonna try to recalibrate. All right. Oh, okay. You're back online. Still no word from Aztec. Nomad, rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Check your objectives display. Pokaż mapę i zadania, trzeba przytrzymać, okej. Spotkaj się z błaznem, błazen, gdzieś w prawo. Dobra, to przodu i w prawo, okej. Kraby! Sorry, krabie. I'm so sorry. C kuśnięcie. O nie, C musi być. Znaczy kuśnięcie musi być pod kontrolem lewym. To jest chyba oczywiste. Z się leży. Z się leży. Okej. Mamy ognisko. No na razie śmiga dobrze. Zobaczymy. Może ten. Może. Przytrzymuje. Okej. Jak się podnosi? F. Okej. Mocny rzut. Proszę bardzo. Jak coś, to może jeszcze podkręcimy. Zobaczymy. Atak wręcz. Ja mam jakąś staminę? Chyba nie. A celownik nie. Tłumik, silencer właśnie. There we go. Mamy założone? Okej, no chyba tak. No oczywiście tu się przyda, bo jest strasznie ciemno w tym miejscu. Mogę go zastrzelić? Czy muszę na przykład, nie wiem. Tak, muszę go zastrzelić, gaminat mówi. Ja mam zresztą tłumik, więc... O Jezu, tam! Nie widziałem go. There we go. Nie żyje. Nie widziałem go typowo. Ja bym go widział, bym go załatwił. Gdzie do niego? Jest. Nothing? Dwóch ich jest, cholera. Shit, man. Mało zdrowia, już teraz. Zaczyna się. Kolego. O, cześć. There we go. Ogólnie tak ja z czego to mi się udało wyczytać, zanim w ogóle zacząłem to grać. Przeciwnicy są tutaj inteligentni, to znaczy, że mają inteligentne AI. To nie jest takie, że po prostu o, łatwo ich owinąć i w ogóle nie, że tutaj faktycznie trzeba się w niektórych miejscach napocić, żeby cokolwiek osiągnąć, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Na razie to wygląda mocno jak taki trochę klon Far Cry'a. Mi się wydaje, że Far Cry na pewno był przed Crysisem. I zobaczyłem, może to faktycznie będzie jakiś taki klon tego Far Cry'a. Nie. Mam energię, mam staminę, okej. Okay. Trzymaj 6. Menu wyboru byli jest pod 6, poważnie? Chryste, panie. Jaką drogi trzeba pozmieniać? Jest bardzo ciemno w tej grze. Jak to jest, że tego mamy noktywizję. Wow. I to nie jest człowiek, to jest coś... coś grubszego. Oho. Próbujemy, okej? Ja biegnę, ale kolega mój jest daleko za mną. Chociaż padłem w dziurę, nie mogę z niej wyjść. Ach, te farkejowe po prostu gry. Lecimy ci pomóc, przyjacielu. Gdzie jesteś? Chyba nasz kolega nie żyje niestety. To jak się tepnął do mnie? No, chyba tak. Ale coś nam zaraz wyskoczy, to tak grubo. Ja mam taki na przykład? Oj, coś tu grubego będzie jak nic. Tego jak to było, jest duże, groźne i głośne. No, wiesz, nie dziwię się. Absolutnie się nie dziwię. Jakaś broń tutaj leży. No! Wow! Jesus! Chester, report in. What's Aztec status? Dead, boss. Damn it! What the hell is going on out there? I don't know, but I don't think we're alone out here. What have you got? KPA? Negative, sir. We got 4 dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Or their bodies are bad. All right, pay your respects and move on. We'll rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? We just gonna leave him hanging here? Negative. I'm gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Ale technologia. Adios, amigo. Już straciliśmy człowieka? Mój Boże. Dobra, ja bym chciał się dowiedzieć, jak się atakę zakłada. Wow. Nie to chciałem zrobić. Nie zapomniałem, którym guzikiem się ogólnie... Próbujemy. Typ maskowania też mam ten ograniczony, z tego co widzę. Fajnie, że możemy stać się niewidziani, to jest dopiero technologia, co? Mogę go wręcz zabić? Pewnie nie. Haha! Pięknie ich załatwiliśmy. Przepraszam, ja załatwiłem. Nie wiem, którym guzikiem się... O, mogę się przechylać. To po co T i czego? I U, I, P? Ej, tak szczerze zapomniałem już. Ja muszę sobie w tym momencie pozmieniać te pieprzone kontrolki, bo naprawdę też tak trafi. Poczekajcie sekundę. Opcje sterowania, tak, Boże, błagam. Rozgadanie się, ruch. Kucanie, lewy kontrol, dziękuję. Czołganie się, może być pod Z, I guess? Przechył w lewo, przechył w prawo, tej... Nie. Znaczy przechył się przyda na pewno. Tylko właśnie, którymi guzikami byłoby najlepiej? Mi się wydaje, że będzie E. E z tym maskowania. No dobra, to może się nie będę aż tak często przechylał. Zobaczymy jeszcze, zastosujmy to by to. Broń, zbliżenie byli myszka 2, lornetka B. Lornetka pod B to jest coś, co ja kojarzę. Noktowizja N, Noctovision pod N. Zmiana broni, okej, ja wybuchałem broń szturmowa, krótkiego zasięgu. Menu dostosowań pod X-em. Dobrze, o to mi chodziło. Coś jeszcze chciałem pozmieniać, by mi mocno nie pasowało. A właśnie, koło broni. Koło broni. Gdzie jest koło broni? Koło broni było pod szóstką, tak? Szóstką, zmiana broni. Nie, pod Q poproszę. Typ pancerza wiem, ale to sobie dam pod... pod coś innego. Po prostu. Bo to jest masakra. Typ pancerza. A może pod te guziki po prostu? Typ pancerza, typ maskowania. O! I dzięki temu mogę się teraz przechylać za pomocą E i za pomocą... No za pomocą F nie. Za pomocą E i na przykład G. Nie G są granaty. Goddammit, te konsolki są takie ciężkie do ustalenia czasami. Dobra, nie będzie na razie tak. Będzie na razie tak. Interakcja, maskowanie typ pancerza. Dobra. No, od razu lepiej. No man, I just lost our comm set to JSOC. Our whole tactical display's down. The KPA must be using a GPS camera at your location. Find it and take it out. Copy, Prophet. I'm on it. No i teraz mam latarkę, a nie. O, fajnie to widać. Wyłącz urządzenie. Przytrzymaj 10-5, aby przełączyć broń w tył z uśpienia? Okej. Znaczy mam nie zabijać, tylko mam usypiać. Okej, right. O, i tutaj jest ta scena, którą wszyscy porównywali. Mhm. Tak, to jest klon tego KPA, czy KPA? Far Cry'a. A przynajmniej na takiego wygląda. Łódź całą w ogóle, którą mógłbym sobie oznaczyć. No, nie powiem, interesująco to wygląda, ciekawie. A to jest właśnie ta legendarna scena, jak ludzie tutaj właśnie stali robili zdjęcia i wszystko. No. To fakt. That's awesome. That is awesome. Jeszcze tą takę mogę wyłączyć. W sumie mogę sobie zdjąć tą atajkę teraz. Oh fucking hell man. That's not good. Widzicie, oni są naprawdę zajebiście inteligentni. Tak oznaczałem w końcu, czy... Jak mam ich oznaczyć? Oni mnie widzieli, czy usłyszeli? Naprawdę, ja tylko sobie przybiegłem. Okej, czyli to będzie pewne wyzwanie z nimi, nie powiem. Chyba tato mnie widział. Tak mi się wydaje. To nie będzie takie proste, jak się wydaje w takim razie. Damn. Ja wam teraz pokażę. Chyba mnie. Tyle go było? Może położę, będzie lepiej. Where is he? That's a good question. I am here and nowhere. I am here and nowhere, panie. Panie, mamy tu niewidzialność? To panie. Muszę takie jaja robić. Film się skończy i nie będzie już jaj. Będzie krucho. A czy nie oznaczam ich tak, że ich widzę, tylko oznaczam ich na mapie. A przynajmniej na to by wychodziło, więc... Wiem. Czyli trzeba się pilnować po prostu mapy. Mi się ta energia odładuje na spokojnie. A jeżeli się odładowuje szybko, więc mogę tam naprawdę sobie chodzić niewidzialnym co chwila. Już tym się nie przejmować zbytnio, zdejmować ich po kolei. No wiem, wszystko to jest fajna mechanika, nie? Żeby tak się zbytnio nie przejmować, zdejmować ich po kolei. Być szczęśliwym. Wiadomo, może grać na dwa sposoby. Jest powiedziane, że trzeba zawsze te grać cichutko i powoli, nie? I know, shut up. Robię co mogę. Energy critical. Tam jest typo. I mam nadzieję, nie zauważy nikt. Bo chciałbym tego typa tam jeszcze zdjąć. Mogą mnie też, mimo że jestem niewidziany, mogą mnie usłyszeć, nie? Więc to jest taki dobry minus. Dobra, a ich tu jest trzech. O, damn. Bo jeżeli lepiej działko zdejmę, to będę miał większe szanse tutaj na przeżycie czegokolwiek. Trzeba się trawa, nie słyszałeś tego? We want? What? No, teraz umarł. Jesus Christ. Czy on słyszał przeładowanie? Mam nadzieję, że nie. Trochę porąbani. Jest jeszcze jeden. Gdzie? Nie wiem. Ale jest. Spokojnie, powoli, zdejmiemy każdego po kolei. Bo jest ich dwóch. Okej. Taking fire, need assistance. Jest tak zajebiste. Po prostu iść dookoła nich i mieć tutaj wywalone. Muszę teraz wyjść tutaj. Kiedy mnie nie widzi, to jest dobrze. Wait, if you know. He's invisible. To jest tak głupio zajebiste. Ej, podoba mi się. Nie powiem, ale to był taki głupi śmiech. Wow, 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 wow. Wow, koledzy, ej. Chill the fuck out. There we go. Po problemie. Zagłuszacz, tak? To jest zagłuszacz. To by wychodziło, ja mam to załatwić, ja mam to pokonać, ja mam to zniszczyć. Tutaj? Ewidentnie. Nie wiem. Tylko zobaczyć, czy mogę sobie postrzelać z tego działka. Mogę strzelać z tego? O, mogę jechać i strzelać? No i to mi się podoba. Dobra, czy ja mogę sobie wziąć ten pojazd, jaki będzie ze sobą? Czy mogę nim pojechać do przodu? Chyba mogę. Fajnie, że to już lepiej niż w Far Cry'u, bo w Far Cry'u się nie dało samemu strzelać. To jest w trójce i w czwórce. Roter, teraz to możemy działać. Pokazuje mi... prędkość nawet. Mile na godzinę, ale przynajmniej pokazuje mi prędkość. Dobry. Dzień dobry, witam. Tylko ja. Rozkafam te łóżko, to jest spoko luz. Damy sobie radę. Tego gra nie przewidziała. Chyba nie będziemy się zbliżać, bo za chwilę to wybuchnie. No, wydaje mi się, że jadę dobrze. O, tu mi zaczęła gra lagować już. Myszka 4? Pyk! A, dobra, jedziemy stąd. A że tutaj. Teraz to wiecie. Ja tylko jadę przed siebie, panowie, spokojnie. Bez live'ów. Wow, mogę tym przyspieszać? No to nieźle. Nie wiem, czy w ogóle dobrze jadę. Tak, twoja sugestia jest się chować, tak? A moja sugestia jest taka, żeby ich rozpierdolić. A co się będę? Pyk, do widzenia. Okej, chyba musimy stąd wyjść za chwilę. Nie, czy się palę, czy nie? Jaka mam wytrzymałość pojazdu? Chyba musimy stąd wysiąść. Chyba się palimy, chyba tak. Uciekamy. Granacik, co? Ja ci dam granacik zaraz. Widzenia? Moje biedne auto, wiecie co? Nie daliście się nacieszyć, to ani gama dłużej. To by ma zasięg, nie powiem. Zabiję go kiedyś. Powiedział, czekaj, że dostaje. No, chyba nie żyje. Żebym się amunicję, mogę, czy ja zbieram amunicję z nich? Nie mogę sobie broń zmienić, niekoniecznie chciałem broń zmienić, no ale... Ja... A mogę tę dodatkową wziąć? Aha, okej. Nie, ale wolę na razie tą. Ta jest na razie fajna. Ta mi się podoba. Weź amunicję, there we go. Ale nie do tego, tylko do broni od nich. Do tej. Do akacza. Tam gadasz? Myślę, że nogi ci urywało aż. O, to za dźwięki były. Halo? Dzień dobry. Ja... O, cześć. To ja pokojowo. Mogę tak w sumie zreb. Ja demet. Tu jeszcze jest? Profit, I'm inside the communications trailer. Check those terminals. See if you can access their tactical network. Got it. I'm in. Downloading now. Got the intel. Proceeding to rendezvous. Good work, Nomad. Co tu użyć? A, światło mogę zapalić, spoko. According to these reports, they evacuated the entire civilian population in a matter of days. What the hell are they hiding? It gets better. Looks like General Ri Chong-kyong is in charge of the whole operation. If you thought this would be easy, think again. Kyong means business, and he's got the KPA's elite special forces unit watching his back. Nomad, get to that checkpoint. Use speed mode. Mam się wrócić tam, gdzie jest to zielone, tak? Tak strzelam. Może dobrze, że ja mam doświadczenie w takich grach. Far Cry podobnych po prostu. Oj, shit, man. Wow, wow, wow! Wow, koledzy! Ej, chill the fuck out! Ej, brothers! Nie mam granatów! Mówiłem coś o granatach, a nie tego granatu nie mam! Patrzcie to! I mnie nie ma! Oh shit! Oh man! I'm moving! Au! A jak dostanę granaty na przykład albo czymkolwiek, tej maskowanie spada. Bo teraz starci tu przyjdą, bo usłyszeli wybuch. Fuck, man. Ten samochód zaraz wybuchnie. Bardzo niedobrze. Padł chyba. Nie jestem przekonany, czy padł, czy nie. Chyba tak. Okej. Got it. Gdzieś tu u góry jesteście? A, tam! Chyba, gdzie wy jesteście w takim razie? Ja mam tam się dostać? Nie wiem, czy to jest wyżej, a pokazuj mi, czy to jest wyżej. A, tylko jak mam stąd? O, fuck. O, shit. O, man. Dostać się tam. O, man, nie mam energii. I jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, muszę dźwięki zmniejszyć, bo dźwięki są strasznie głośne. I zrobimy tak, żeby dialogi było przede wszystkim dialogi, żeby było słychać. To będzie chyba git. Głos kombinezonu może na damski zmienić. To mnie w sobie trochę interesuje. Oh man. Where did he go? Where did he go? Where did he go? Mhm. Lost contact, dokładnie. Tu mają shotguny, ojeju. O, czyżby? Zależy mnie? Czyżby? Tak, chyba tak. Nie mam siły. Fuck, nie! Nie zabijajcie mnie! No? Come on. Tak mnie nazwałeś? Umrzesz za to. Ja ci dam grenade zaraz. Hmm? Boją się. Ups. Co mówiłeś? Tego wyjaszuję. Nieźle. Dobra. Let's go. Musimy tędy przejść. Mapa jest confusing, ponieważ mamy punkt i musimy się odnaleźć na mapie sami, co jest z jednej strony trochę dziwne. No ale cóż, może ja się nie znam. Na górę? Nie, jesteśmy na drugim poziomie, okej. Okay. Co tu się dzieje? O. Hello? Udałoby się, jaką rzeźnię zrobiłem człowieku przed chwilą, to byś się za głowę złapał. Co to jest zamarznięte w środku dżungli gojącej? I've lost our secured channel to JSOC. Too much electrical interference on this island. Hey boss, I got something. Topographic map. There's an area highlighted. This valley here must be where the excavation site is located. How can you be sure? I'm not, but it's all we've got to go on. We need to get moving. I'm not going anywhere until you give me some answers. I'm not buying that locate and evacuate bullshit anymore. Yeah. Since when do the North Koreans have themselves a motherfucking freeze ray? Damn straight! I feel like I jumped into a bloody comic book here! I've told you everything you need to know. That's bollocks and you know it! Aztec is dead and we ain't got the first idea what killed him! I saw him up close, boss. He was mutilated, ripped in two. I mean, what are we dealing with here? Cause it ain't just Korean. Jester's right. If this Rosenthal guy was a proper nut, we wouldn't be here! Cut the crap, psycho! You've all been fully briefed. Our job is to find those people, and that's what we're going to do. We're moving out now, and that's in order. Aha. Aha. Chyba w końcu się dowiemy, co to było. Wow, what the fuck? No to kurwa jakaś meduza. Jakaś meduza, kurwa. Co to było? Oni w ogóle tam się zablokowali w miejscu. To to jest dziadostwo! Jezus, co to było? Wy tu jeszcze raz, oni są zabici wszyscy. Co to w ogóle jest za bestia? Jakaś meduza, mówię, ogromna. Jesus. O! Jeszcze nie wiem, co ona mi robi. Wow, fuck! Małem czy nie? Czy będzie kasenka? Chyba tak. Chyba mi się umarło. No może niekoniecznie, zobaczymy. Taki dziwny ekran, że tak jak ładowanie. Zobaczymy. Dead. Son of a bitch. God damn it! What's happening, boss? We're dropping like flies. I'd tell you if I knew. You have my word. Stand back now. I'm gonna vaporize. So long, mate. Szybkie to jest, nie powiem. Tracimy ludzi, jednego po drugim. Na jakiejś meduzy przeklętej. Weź co? No, amunicję do tego mojego. Dostałem do mojego gana. Okej, ale my sobie tutaj zakończymy ten pierwszy odcinek Crysisa. Powiem wam, wydaje mi się, że zrobiłem połowę tego, co miałem zrobić w kompletnie nie taki sposób, jaki powinienem zrobić. Ten mi daje instrukcję, użyj tego, zrób to tu powoli, tu cicho, tu się ukryj, tu coś tam. A ja sru tym samochodem w ogóle bez pomyślunku żadnego. Fajnie, fajnie, na razie mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Czy faktycznie Crysis jest wszystkim tym, co internet mówi. A na razie cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, moi drodzy, do kolejnego odcinku Crysisa. Trzymajcie się, pa pa.